Polska Liga Pomykaczy. Okej. Miał jechać dzisiaj. No nie ma go. To lepiej przynajmniej. Przynajmniej jeszcze nie zostanie ukarany. No gruba akcja była wczoraj, gruba. Cóż, że ten... Za to formujące. Taki drugi Sowa. Po prostu. To zawiesiło się coś. Robercik oczywiście się ładuje. Ej, was, wam też ładuje cały czas? Tak. Tak, Robercika. Ej, Kuba, na czym ty jeździsz? Na kierownicy. Na jakiej? Wy też tak czekacie? Tak, tak, czekamy. Kurde. Czekaj, powtórz tą kierownicę? Logitech GT. Aha. Na G29. Coś się chyba ten... Bo powinno pikać po tych, po minucie czy tam dwóch. Coś się zbagało. Coś się zepsuło. No nie, no serio. Niepoważne. No ostatnio coraz częściej to się dzieje, niestety. O, czekaj, wyjdzie z lobby. To nie będzie tego problemu już. Wbiję z powrotem, bo po prostu tak funkcjonować nie można. Zaraz będzie okej. Okay. Wychodzi z tego lobby, czy co on robi? On jest gdzieś na tym? Na głosówce? Nie. Nie. Dobra, wyszedł. Poszedł. Tak jak ci mówiłem, minus 3 paliwa i na obogi. Spróbuję. Wiesz co, powiem ci, że się sprawdza. Naprawdę się sprawdza. Bardzo przyzwoicie ta taktyka.
Ja biorę minus 3. Tylko się zgadza, stop jest. Dobra, można jechać. Czy inni też tak jadą? We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Ciebie są na krzyżykach wszyscy? Nie. Okej, to może dwóch tylko. Na pewno Robercik jest na X-ie, bo on jest botem. Tak, tak. Akurat mam ich dwóch przed sobą. Pit, Norbi i Robert. To? Norbi i Robert Kubica. Wiesz co, to możliwe, że oni są po prostu na X-ach. Norbi nie wiem, ale Robert na pewno. Piechu, Tajki, Tik, Ramzetowy. Nie. Jest normalnie. Czeki MP2, ale nie wiem, tak ten Norbi to się tak tutaj tepa, że ja się nie mogę skupić na torze. Nie no, nie da, skup się. Skup się, bo tutaj to ten tor to nie są żarty. No wiem, wiem. Keep an eye on the lights. Ja się cieszę, jak dojadę. Jadę na podium. Łatwo nie będzie, ale spróbuję. Dobra, nie spaliłem startu. I przytrzymałem wszystkich za sobą. We're very low on fuel. Trying to shift up through the gears earlier. It may help save more fuel. Ej, ale nic się nie wydarzyło. Ramzetowy! Co to miało być? Ach Boże, bo na to. Nieważne. O Jezu, jak mnie rzuca. Ale dobra, mam to nagrane, bo kurde, co to miało być? Było chamskie zagranie. W takich miejscach się nie wyprzedza akurat. Co, on tam się w tym? Na szykanie? No na szykanie mnie dupnął. Co grubo. I Robercika tepa oczywiście. Ej, co jest grane? Ja bym nie polecał zjeżdżać na hardy. Okay, black flag, black flag. We're out. Dude, the what race. The fuck? Ej, co jest? Ja go tepa. Jest nie tak. Ale dobra, jestem pozycję do przodu dzięki temu. Przed zakrem zetowego. Się, przepraszam, chcę wpiertać. Chyba nie oddam ci tej pozycji, ona jest moja i... Ci na grób, kurwa, z nią. No wypie... Przedzisz mnie, kurwa, no wypierdaj. Bo sztępy chuj, kurwa. Nie będzie się dalej, ja... No patrz i dalej będziemy... No co za...
Weź frajerze tę pozycję. Przestań się kłócić o nią, nie wyprzedzisz mi ich chuj. Zban. To Delta duszą mnie doprowadzi zaraz. Coś nie mam szczęścia tutaj. Czekaj, to ty spowodowałeś tego safety cara? Nie, nie, właśnie nie, tylko wiesz, skręciłem, nagle ten, ustawiło mnie poprzek, tak jakbym nie mógł w ogóle, wiesz, reagować hamulcem. I ten, i nie mogłem się odwrócić, więc dostałem czarną flagę. To by nie fajnie się zachował. Dawało mnie to, kurde, dwie pozycje. Nie fajnie się kremcy to by zachował. A co, zepchnął cię jakaś, czy...? Wiesz, to dive'ował. Aha. Może ja go zamknąłem, ale ja się sugeruję linią wyścigową, bo... wykonujący dive bomba, jeśli dojdzie do czegokolwiek, zawsze jest winny. Atakujący zawsze jest winny. Mhm. To jest nawet stwierdzone w regulaminie. Jeśli dojadę na podium, to... to go nie zgłoszę. Ale jeśli nie dojadę na podium, to go zgłoszę za to. Nie dojechali jeszcze wszyscy, nie? Nie. No, kierunkowy nie fajnie się zachował. Nie wiem, daleko byłem. Dopiero widziałem, jak stałeś na tym, na boku. No, ja mam to nagrane. Raczej in this lab. Tak jest. Jeszcze może mi prysnąć to podium. O Jezu! Mam nadzieję, że się nie już... Kurwa! Zjebane to jeden. Lotka z przywaliem delikatnym. Ja pierdolę, teraz kurwa mi prysnąć jeszcze bardziej. No ale malutko, malutko. No mnie podium jest kurwa. Praktycznie nie widać. Tak dalej moje podium jest zagrożone. Chyba ci się na standardzie, mi się wydaje. No dobra, spaliłem to ja później, tak mi idę lepiej.
teraz gra kozaka z paliwem, a potem będzie miał problemy. Nie no, kolejne P4 być nie może, no muszę w końcu na podium dojechać w tej lidze. No to jeszcze z rok bym się musiał właścigać. Podium mi się po prostu należy. Dwa lata. E.T. w Shinondal odjechał, więc jeśli... No zapieprza, nawet nie wiem w jaki sposób, powiem ci. I w 19 i w 20 jest nie do... ja go nie potrafię przegonić. No może tak dobry po prostu jest. No godzin sporo pewnie. Czy godzin ma sporo, no to raczej dobry jest. No. Ale zaczyna tracić piechu. O Jezu, tu był wyszedłem słabo akurat. Nie no, państwo raczą żartować, że pan Robercik Kubica już jest szósty. Nie, jednak tą podsterowność czuć. Tą lotnę cholerną. Kurde, że tu na podglądzie mapki nie ma. A nie, jest. Dobra, można włączyć. Po co ja palę ten NERS? Nie ma sensu. Dobra, mam DRS już. Gdzieś tak trzymał w tym DRS-ie. O, pierwsze ostrzeżenie. Nie cierpię dlaczego. No na razie malutko kary. Tylko Kubica. Na razie wiem, że mało kto ma kar. Na pewno Robercik ma kar. O Jezu. No nie, to był błąd, który możemy naprawdę dużo kosztować. A oni są wolniejsi ode mnie, piechu i kram stopy w niektórych miejscach. Za to Kitty wywala nieźle. Na zużytych obłonach. To wygra, w końcu zwycięzcą będzie ktoś inny niż kram zetowy. I z tego się cieszę. Najgorsze, że on teraz będzie. Tak jak w 19. W klasiku. Mam nadzieję, że tu się nie uszkodziłem. Chyba się uszkodziłem. Już mówię o przednim skrzydle, więc chyba się uszkodziłem. Tak, kamzytowy zjechał. I oczywiście, to się zgadza, uszkodziłem się, zaraz zjeżdżam. Będę tracił teraz coraz więcej. Zresztą zaraz tak. Dobra, za dwa okrążenia normalnie zjadę. Mogłeś zjechać wcześniej. Spora pit stopuje. Spora pit stopu, a ten symbol zjechał na hardy, proszę. A jeszcze piątkę dostał Kerem za pit lane. Nie no, super. To... Czy sobie zaprzepaścił wszystko. Wiele już sobie zaprzepaścił. Ja muszę wymienić skrzydło na pewno. Co mnie denerwuje, bo się uszkodziłem. Chociaż wiesz co, może nie będę pił z gorsza kremstowego, bo tam jest ten. Ujęcie jak używam powrotu na tor, a nie chcę się też spalić. Także nie będę skłaszał raczej. No nie widać tych uszkodzeń, kurczę. Lotki całe. Nie widać, ale czuć. Może nie widać, ale czuć. No ja nie potrafię tak ściąć właśnie tutaj.
Ten też zjechał? Powariowali? Dobra, to ja nas... na następne okrążenie zjadę. Na medy, nie na hardy. Tylko, że minus u mnie jest taki, że ja muszę wymienić skrzydło. No już w piechu normalnie na medy. Na tym stracę więcej. Mogę być czwarty i jeszcze mieć cholernie dużą stratę. Ale cieszy mnie to, że w ogóle ostrze... O, Kitty ma już trójeczkę. 15,5 sekund. Boże, Krams to wyzyskuje. Ale cię rzuca już. Rzuca, dlatego zjeżdżam. Taktyka sprawdza się lepiej chyba z paliwem. Nie wiem, ja wiesz, zrobiłem błąd, że tam... Krams to będzie miał potem kłopoty z paliwem. Zmieniłem sobie ustawienia sprzęgła z hamulcem i chyba się zapomniałem w którymś momencie. Kitty box, jeszcze 6 sekund ma. Albo jakiś bardzo ostry. Nie wygra, jak będzie taką pokarę. Krams to ma piątkę, którą musi odbyć, ja mam skrzydło do wymiany, więc ja jestem jeszcze bardziej w dupie. Karamzytowy piechu, Mikus nie. Mam nadzieję. Ale raczej nie. Nie dojedź, nie ma takiej opcji. Oni wyszli najlepiej na tym! Opierdoleni! Ty, oni wyszli najlepiej na tym! No. A mnie jeszcze Mikus wyprzedzi zaraz chyba. Nie odpuszczę. Nie, wyprzedzi. No jeb... A czekaj, on ma pit stop. Dobra. Tak, on nie zjeżdżał. I to masz, a to co? Ty, jak blokuje! Ale dobra, mam nagrane. Teraz muszę go gdzieś zaatakować. Ty, Mikus! Ty chcesz... Tobie coś, kurwa... Boli go coś? A, dobra, drugie ostrzeżenie. No, boli go... Nie, no, uszkodził mnie. Dobra, nie. Na szczęście nie. Ale muszę go zaatakować, bo... No, tracisz. Stwarza dla mnie zagrożenie. Ty, ale co on robi w ogóle? Ty, Mikus, kurwa, ty chcesz polecieć stąd? Bardzo mądry. No, to jest ten tor, niestety. Weź go. Dawaj teraz. On jest, kurwa... On nienormalny chłop jest. Jest zjebnięty, kurwa. Jeszcze Robercik mnie dogania. Ten dzban kurwa mnie blokuje. No. 5 sekund na jednym do Kitty, nie? Dawaj. Poszło. Ładnie. Su. No nie popuszczę mu tego, ma za to... Dobra, a teraz Robert będzie blokowany przez niego. Nie, bo on ma pit stop to... Żółta. Na jedynce. Clover? Chyba. Bardzo dużo czasu straciłem przez niego, ale dobra. No. Też tak grę laguje? Nie wiem, mnie tak dzisiaj zbagowało Clover, że od razu postawiło mnie w pionie i czarna flaga, więc... Clover, pokaż slajdów! Clover, a Mikus jest totalnym dzbanem. Mikus jest debilem. Ale ja mam pokaz slajdów w pierwszym sektorze, ja nie jestem w stanie jechać. Takie lagi. Biegu to samo. A to z FPS-ami pewnie coś macie. To wy nie macie lagów? Ja nie. Ja nie jestem w stanie jechać. Darkoven nie jedzie, więc ten. Ale znaczy, ja nie wiem, mnie to tylko raz tam postawiło w pion po prostu. Tak jakbym nie miał kontrolera przez chwilę. Czy tam... Czy ty kulbek nic nie masz, to? Nie, ale Mikus jest durnym dzbanem, to ci od razu mówię. Co zrobił? Blokuje mnie, blokował mnie cały czas. Darkoven to potwierdzi. To dawaj, ale jak ty odrabiasz do tej. Ale mam,
Mam to nagrane, więc leci zgłoszenie na pewno. Mam lagi, cholera, po prostu przyjemne. Zawsze się nagrane to mam. To by nie laguje? Aha, trójeczka, no super. Szkoda, bo sekundę odrobiłeś. Pytam jeszcze innych, jakby były jakieś ogromne lagi, to jak coś to możemy zrobić ewentualny resa, ale to zaraz pogadamy. Ale keramzytowy też się nie fajnie... Aha, już poszedł. Kurde, no i musiałem dostać tą trójkę. No, fastest. Tam jadą w ciągu. Tak, widzę właśnie. Gonię ich. Że gonisz. O dziwo, keramzytowy ich blokuje. Ponad sekunda już. Jakby w sumie ich dalej tak kramsowy blokował. Zobaczę, co tam się dzieje. O Jezu, jak ten. Tak. Piechu Kitty blokuje ostro. Czy to piechowi tak spadło tempo? Poniżej 10 sekund już. No widzę, ja cały czas patrzę. Kitty bez szans, żeby piecha wyprzedzić. Ale dobrze. Tak. No, dla ciebie najlepsza akcja. Byle żeby błędu nie popełnił. Są tą trójkę i teraz nie popełniam w ogóle błędów. Bezbłędnie jadę po niego. Po jednego i po drugiego. No, 8 sekund. I wcale keramzytowy jakoś nie odchodzi. Paliwa mam plus pół, ale paliwko sobie dalej będę oszczędzał. I wyjdę dużo lepiej na tym na końcu, bo będę miał tam plus coś tam. Będę musiał na standardzie normalnie cisnąć. Zyskiwać jeszcze więcej. No jeszcze piechu korzysta na DRS-ie, także bez szans. I układa się to jak klocki. Cisnę jak burza. Widzę. Jest moc. Kubka i Robercika daleko z tyłu już zostawiłem. Dalej ich zostawiam. To tak, powiem ci, taktycznie wygląda. Z góry jak się patrzy. I pół już. No, widzę. 15 nad Robertem. Widzę wszystko. Tak zahaczać o barierki nie mogę. Robić nie mogę.
No. Zmiana. Kitty go wyprzedził. Tak. W końcu mu się udało. Przed piechem będę. No już cię widać, bliziutko. Ależ walka. Kitty jeszcze kramzytowego. Tak jest. Jedzie po zwycięstwo. Kramzytowy na twardych jedzie. Kramzytowy jedzie na hardach. No to jeszcze P2 będę miał. Nawet. Jeszcze mogę kramzytowego pokonać. No, spore problemy ma na tych hardach. Bez problemu, myślę. Ale to nie jest Geoganem, że je założył. Jeszcze ma kary, więc tam... Ma jeszcze 5 sekund. Gdzie kramzytowy z pozoru nie nagrywa, więc... raczej się nie odwoła. Piechu jeszcze z trójeczką. Nie, no to jeszcze lepiej. Pięknie no się. No i DRS-ik zaraz. I zaraz DRS. Szło plus 1,5 paliwo. Ale nie przestaje oszczędzać. Nieładnie. Nie może tak być, że dostaję ostrzeżenia. Piechu zdecydowanie się przy na prostych. Ale ja go przewyższam na zakrętach. O, teraz mnie mulić będzie. Muszę go wyprzedzić. No i też jak najszybciej. Rzucił teraz. O! Ależ okay. Też to zrobił. Nie, on już wiedział, że nie ma szans i po prostu odpuścił. Nie wiem, ale ciebie zarzuciłeś. Myślałem, że koniec. Nie. Ja wychodzę z takich sytuacji. Akurat wychodzę. No dobra, to jadę po kremzytowego jeszcze. Piechu odpuścił i podziękuję mu za to po wyścigu. Widział, że jestem znacznie szybszy i po prostu odpuścił. I za to się szanuje ludzi. No dokładnie. Jeśli wiedzą, że nie mają szans, to po prostu odpuszczają. Piechu tego dokonał i szacunek dla niego. Prawdopodobnie już tak łatwo nie będzie.
Wygrać nie wygram, ale P2 jest w zasięgu ręki jeszcze. Tak jest. Puści. No ale bardziej zmęczone to po mu. Perfekcyjnie w stanie są to po mu. Boże, co ten Jeff mi pieprzy o tym, że muszę przytrzymać je do końca? Na pewno je do końca przytrzymam, jak one 27% mają. No 27% mają po tylu okrążeniach. Mhm. Spokojnie na nich dojadę. Wierzę, że one 60 nawet nie będą mieć. Może przy progu 60 będą i na tym się skończy. Mogę 2 sekundami wygrać. Muszę zejść po prostu do poziomu 2 sekund i to mi wystarczy. Wtedy po prostu karą wygram. No. A zaraz tego dokonam, bo już mam 2.8. O nie. To ja go nie chciałem. Oj, tego nie chciałem. Tego nie chciałem. Tego nie chciałem, o. No to z kramsetowym... A czekaj, tak, kramsetowy zjechał. Tylko na co? Na softy czy na medy zjedzie? Bo teraz to już dylemat. Na medy. Medy? Tak, medy. O, w mordę. No to teraz jestem trochę w przydupionej sytuacji. Bo piechu też zjechał. Kitty zapewne mi ucieknie. Ale kurde, nie chciałem tego safety cara. Bo on teraz... O, matko. Teraz koło dupy może mi mocno Aha, piechu zaryzykował softy. Jak tam paliwo plus 2,5? To będę miał plus 3,5 i mogę cisnąć... Nawet plus 3,2 jakoś mi wystarczy i mogę cisnąć na standardowym już. Teraz to i P1 masz w zasięgu. Kitty mi ucieknie zapewne. Ale oczywiście o P1 będę walczył teraz, bo... Mam na to realną szansę. Jest okazja. Mam na to okazję, ale muszę też pilnować tyłu teraz. Bo oni mają świeże opony. Teraz by mieli przewagę. Także tak, tylko że to jest tor, wiesz, że trzeba się spocić, żeby wyprzedzić. Ja się teraz spociłem. W sensie goniąc. Gdyby tego safety cara teraz nie było, to P2 na pewno by było. Kramsetowym na pewno bym wygrał. Nawet karą bym wygrał. Mikus 7. Nie no, kara już nie ma. Odbył. Aha, odbył. O kurwa, no. No to jest, kurde. Ajajaj. No fuck, no. Odpowiedni moment miał safety car. Kurwa, żebym musiał wyjechać ten safety car. Po prostu takiego farta ma. Kwarta roku ma i jeszcze to wygra, jak Kitty nie ucieknie. Ja chcę już innego zwycięstwa, nie tylko jego cały czas. Ale teraz muszę się skupić na swoim podium. Teraz muszę się na swoim podium skupić. Także... Te opony oszczędzę, więc jest dobrze.
Może któryś się wyautuje, ale Kiecho będzie miał mega kłopoty z tymi softami. Naprawdę będzie miał duże kłopoty z tymi softami. No, tutaj zżera strasznie te softy. Będziemy z nimi kłopot, ale to już nie mój problem. Mnie już przy 18 przyblokowało. Ja chcę tylko podium. Mam na to realną szansę i nie chcę jej zaprzepaścić. No, bliziutko. Ale ja jestem w dobrej sytuacji! Teraz, przy okazji safety cara. Mikus trochę ich zblokuje. Mikus ich zblokuje trochę. Że mogę to wykorzystać jeszcze. Przed piechem ciężkie zadanie, bo musiałbym je wyprzedzić. Co nie, będzie łatwe, ostro bo... jechał, to szybko złacha. Już po czwartym kółku już będzie tracił. Ale wiesz co, to nie jest przypadek, że on wziął te softy. Tu musi grać jakaś taktyka. Albo po prostu jest na tyle nieumyślny, że... Nie, no na pewno taktyka, wiesz. Z Cloverem jeździ, to tam taktycznie na bank. Może i masz rację, że to taktyka. Tylko taka trochę słaba. Tylko ta ryzykowna, bo... nie, no ryzyko, wiesz. Albo się uda, albo bardzo nie, ryzykowne. Na takiej zasadzie. Bardzo ryzykowna, ale jak on będzie naprawdę jej katował, to... Nie sądzę, żeby na nich dojechał. Jeśli dojedzie, to będzie miał cholernie zryte. Ja mam 33% najgorszą oponę. Najbardziej zużytą. Lewy tył. Przód mam 25-27, a tu 31-33, więc ja wychodzę po prostu wręcz perfekcyjnie z oponami. I zapewne Hamilton by powiedział, że the stars are dead. I ja jestem numerem 1 w Mercedesie, więc jestem Hamiltonem, ale ja nie narzekam na opony. Są przy 30% jak Hamilton. No to zawsze narzeka. Naprawdę ja jestem numerem 1 Mercedesa. U matku, przecież ma paliwo. To nie, to ci się na standardzie już. Już mi wystarczy oszczędzania, to już będę cisnął. Na standardowym. Ole mnie zarzuciło! Miku, zblokuj ich! A kurde, poradził sobie bardzo szybko. One są w ogóle nierozgrzane. Nie, już będzie mi wyprzedzał. Nie no, obroniłeś się jeszcze. Tak, ale do czasu. Nie, jak on mnie tam znowu na szykanie wywali, to się zdenerwuję na niego. Kuńc nie zrobisz tego. No. Nie zrobił tego. Szykował się. Ale się szykował już. Ale ja się nie dałem. Ten odjechał już oczywiście. No ale de facto cały czas jesteś pierwszy teraz. On ma 6 sekund. Kramzytowy. Nie jestem pierwszy, Kramzytowy jest pierwszy teraz. Ale ja będę go blokował, bo chcę, żeby Kitty wygrał. Także w miarę możliwości przed Kramzytowy będę blokował. No poczekaj, może zaliczy to karę jeszcze. I robi sporo to regulaminowo. Ja mam prawo się bronić. Co się tu znowu... Znowu żółta? Alfa Tauri. Robercik. Tak. To było blisko przecięcia, to było ryzykowne.
O nie, 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 tylko nie lagi. Nie, tylko nie to. Z OBS-a. Zaczął mi teraz ten. Spadek FPS-u zajczył. Jednak karta graficzna przyda się jeszcze mocniejsza, tylko szkoda, że nie ma teraz na rynku w ogóle kart graficznych. To ty masz RTX-a jakiegoś? GTX-a 1660 Super. Jest to za mało, żeby dźwignąć taką grę i nagrywanie. Gdzie już i tak na DX11 jestem, więc... Jest jeszcze dziwniej. Nie, Kramstowy, nie wygrasz tego. Bo ja po prostu ci kurwa nie dam. Chyba, że tamten łeb dostanie 9 sekund, no to... Wtedy tylko wygra. O nie, 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 o nie! Palers! Oż ty w chuja! Dobrze. O, 3 sekundy został! No zmuszony do błędu, nie miał innego wyjścia. A nie, to czekaj, ale się nie odwoła, bo nie ma nagrania. Nie, ale to nic nie, przecież to nie jest ten. On bezpiecznie uciekł po prostu, żeby nie walnąć w ścianę. Ale musi się od tego odwołać, jeśli ten... Nawet jeśli to było rzeczywiście zmuszony do błędu, a był, to on musi się od tego odwołać. O kurwa. Nie, tu muszę palić ERS. O, w mordę! Nie, ja nie daję rady go trzymać już. Kurwa, wycwanił się tym safety carem, jebany. Kurwa, wycwanił tym safety carem. O, tam lata z tyłu. Nie przestrzegam go tak długo. Nie wyrobię długo. No, no trzy okrążenia, ważne, żeby... Nie pociągnę tak długo, jak mam go blokować. Zjebany szybszy ode mnie. I znowu mnie zaatakuje. Nie, nie zrobisz tego, chłopie. Ale on ma DRS i tego się boję. Może będzie ten DRS wykorzystywał. Safety car mi wszystko pokrzyżował. Wszystkie moje misterne plany poszły w pizdu. Teraz jestem bezpieczny. Nie, tylko nie lagi. Jak kogoś ma przed sobą, to nie jest wcale taki mocny na ten. Dużo błędów robi. Kuję go jak mogę. W regulaminowy sposób po prostu. Robię to w regulaminowy sposób. No na tym torze to wiesz. Ciężko wyprzedzać, ciężko. Wiem. Zrobić coś poza regulaminem. Ciężko, ciężko, ale zawsze się da. Może i ciężko, ale się i tak da. O, kurwa. Tu mu się, kurwa, udało prawie. Ale ja się dopuściłem niestety kontaktu. No, widziałem, widziałem. Kurwa, mogłem jednak ten. Głupio zrobiłem, bo jak on nagrywa, to mnie zgłosi za to. Boż, kurwa, jeszcze piechu. A ten to zrobi teraz. Ale ja nie odpuszczę. A no brawo! Oh my god. O Boże, znowu użyłem powrót na tor. Ale nie, no brawo! Brawo, Kramsetowy, brawo! I po moim podium właśnie. Noż, kurde, no co za... Co za debil, no! Zobaczymy, czy on jest uszkodzony. Nie jest, jest, ale uszkodzony i tak, ostro. Po moim podium! Za to go na pewno. Chyba zgłoszę. Chociaż nie, bo ja mu nie zostawię miejsca. No kurwa, no nie. No kurwa, mać, nie moje podium właśnie poszło się walić jedyne. Jedyna szansa na podium poszła się walić właśnie.
Boże, no co za... No i muszę zjechać teraz. Zjechać muszę. No wszyscy zjedziecie, tak coś mi się tak wydaje. Piechu jest uszkodzony jeszcze, to bardzo. Kubek nie jest jedynie uszkodzony i Kubek to wykorzysta! Piechu też na tym oberwał, ale to wszystko mi nakarm całego i tak. Ale na tym... No, ale ty jesteś w lepszej sytuacji, bo będzie blokowana, a nie, przejechał. To kara jakaś. No nie, dobra, zjechał. Ten ma piątkę kolejną. Nie wiem, że ten. Ten ma piątkę kolejną, no to jestem jeszcze w stanie. Jeszcze może, dawaj, mogę ugrać to podium. Boże, już się bałem, że Klover wyjedzie przed nami. On jest dublowany. Jeszcze Klover jest dublowany, ale... Gram z tobych chuju tempy, ja ci nie odpuszczę teraz. Dobra, trzymaj się za nim. W 5 sekundach. Jak bardzo zużyty są to one? Dobra, nie bardzo. Musi zrobić 2 sekundy, to on jest... Tak, dalej w jebitnie dobrej sytuacji. No, bo on dalej będzie zyskiwał, a... Jeszcze przegram przez niego do podium. Jeszcze wygra to podium ze mną. Nie, no ja pierdolę, no co za chuj tempy. Przyjdzie, kurwa, wygra to podium jeszcze. Nie, no co za kurwiszon pierdolony. Boże, no i wygra to podium jeszcze, no co za kurwa szmaciarz pierdolony. Co za pierdolony chuj. Przejebałem wszystko już. Już przejebałem wszystko. Sobie właśnie. Nie no, może jeszcze coś popełnię. Zabiję go! Zajebię go kurwa za to. On nie popełni błędu teraz, co ty chłopie? To on miałby błąd teraz popełnić? Niedoczekani kurwa. Głupi kurwa chuj. Tyle kurwa w mego podium było. No, bliziutko było. No i kurwa, chyba że się odwołam. Czy nie, nie mam jak. To był w sumie mój błąd. Od takiej trójki to się nie mogło odwołać, tylko ten, w razie błędu. Gdybym musiał być, gdybym był zmuszony do błędu, to wtedy mógłbym się tylko odwołać. Jeszcze mogę nawet czwarty nie być, bo piechu mi siedzi na dupsku. Nie no, raczej ci nie dogonię. O nim już nie mówiąc. Czas.
Czuję podsterowność i chyba boję się, że znowu uszkodzone skrzydło. Mam znowu skrzydło uszkodzone przez tego kurwa dzbana. No kurwa, nie myliłem się! Ja pierdolę, no co za zjebany wyścig. Kurwa, debil jebany. Miało być podium, a jest gówno. Nie wierzę, kurwa. Dostań chuju karę. Teraz ten skurwiel kar nie dostanie nawet. A ja nie zrobię 2 sekund, bo on trzyma to. Trzyma cały czas. Jak nie dostanie kary, to mam po podium, kurwa. I kurwa Kubek wykorzysta tą sytuację z drugi. On to ma kurwa farta. Nie no, podsterowność się coraz większa, jak kurwa. No jeszcze 2 kółka, wytrzymaj. Robię tego, nie ma takiej opcji. Weź tak kurwa dobry wyścig, a wyszło z niego totalne gówno. Tych ostrzeżeń będzie, zaraz na 9 sekund i wtedy już w ogóle na P4 nie będę miał. Piechu właśnie dostał. Dobra, to jesteś na równo z karami. Ale ten musi dostać jeszcze jedną trójkę, żebym miał to podium. Nie no, innej takiej okazji już nie będzie. Ale gdyby nie Kubek, to byłbym na podium cały czas. Kubek wykorzystał tylko całą sytuację. A 8 sekund w półtorej okrążenia nie zrobię. Dostań tych karę, tych kurwa skurwysynoty. Za dużo paliwa. Dwie sekundy, dosłownie dwie. Dwie sekundy do szczęścia. Kurwa, no co za chuj głupi, no ja pierdolę, zajebię go po tym wyścigu. Po prostu go zajebię, kurwa. Nie, kurwa. Chyba płakać chcę. Boże, sekunda! Kurwa, chyba mi się płakać chce.
Are you there? Tak, jesteśmy. Chłopie, mi się płakać chce. Kramce to by rozpierdolił mi podium. Widziałem to. Współczuję ci, Kulbej. Kurny debil. Ale kurde no. Jest... Pożałuję tego. Przysięgam, pożałuję tego. Ej, kto był w Liamsie? Tak a propos. Clover i Piechu. Clover miał rozwalony ten skrzydło, kiedy safety car był. Co był drugi podczas safety cara? Nie, to Piechu raczej. A, to Piechu. Clover. Jest. Esa, byku. Boże, co ty chłopie robisz, że to tak jeździsz? Jest. Przerzućcie bota, bo tam leciał Supermax. Zabiję go, kurwa, za to masz konferencję. Nie pytajcie się, jak zrobić. Zabiję go, przysięgam. Przerzućcie bota. Przerzućcie bota. Nie pytajcie się, jak robiłem 7 pit stopów i dalej pod minikosem wyścig skończyłem. Ej, przerzućcie bota. Przerzućcie bota, please. Że ci opon wystarczyło, Clover. Ty na konferencję idziesz. Ja? Tak, byłeś zwycięzcą. Idziesz na konferencję. Polska Liga Pomykaczy.